Witam wszystkich. Mamy 11 września 2020. Wybrałem się dzisiaj kontrolnie tak na grzyby. Wiem, że są już. W zeszłym tygodniu krótki tylko wypadł taki na kanie. Kilka sztuk. A dzisiaj dopiero czas pozwolił na to, żeby się wybrać na jakiegoś prawdziwka. Zobaczymy, jak będzie. Jestem już w takim dosyć ładnym lesie. Przed chwileczką znalazłem takiego kozaka, za chwilę wam pokażę. No ale oczywiście sezon na prawdziwki się rozpoczął. Nie wiem, czy akurat w naszym terenie już jest wysyp taki duży, bo wiem, że tutaj na północ od nas jest już dosyć dużo, ludzie zbierają prawdziwka. Jeśli coś znajdę, to oczywiście pokażę. Pozdrawiam. No i tak, chwilę szedłem taką ładną drogą. Może tu pokażę w tą stronę, bo pod słońce to nie bardzo widać. Wiadomo, na wszyscy grzybiarze wiedzą, że na takich drogach zawsze się coś pojawia. No i mój pierwszy. Podejrzewam, że robaczywy, sądząc po miękkiej nóżce, ale zawsze cieszy. Po przejściu ponad kilometra dopiero drugi prawdziwek. Tamten to w ogóle cały zjedzony był przez robaki. Ten wygląda troszeczkę lepiej. Być może coś z niego więcej będę miał. Ale ogólnie słabizna. No zobaczymy, jak dojdę do buczków swoich takich ulubionych. W zeszłym roku tam trochę kroiłem. No i mamy tak trzeciego. I czwartego. I wszystko byłoby fajnie. A jest jeszcze jeden. Ma nawet dwa. Piąty i szósty. Wszystko byłoby fajnie, gdyby one były zdrowe. Jak na razie z tych dwóch pierwszych nie miałem nic. Ale to już będą bardziej bukowe prawdziwki. Więc może będą troszeczkę w lepszym stanie. Dopiero popatrzcie, ostatnimi grzybkami można się pochwalić. Te dwa pierwsze to były totalnie zjedzone, sito. No i tu pod buczkami widać, że pokazuje się coś więcej. No i takie oto trzy kolejne okazy. Ładne. Buki to są buki zawsze. Zawsze te prawdziwki i zdrowsze, i ładniejsze. No i wygląda na to, że worek się rozwiązał. Jest. Tu można trafić na piękne prawdziwki, ale to, co ja już widzę i za chwilę wam pokażę, to aż dziwnie wygląda. Bo tu jest prawdziwek obok prawdziwka. Tu jeszcze popatrzcie, taki nieduży, ładny. A teraz popatrzcie na to. Jeden na drugim rośnie. Ich tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Około siedmiu, może ośmiu sztuk. Ten jest duży, bardzo duży. Także tu jest już w samym miejscu 12. Może i więcej. Fajnie to wygląda. Pozbierałem te pojedyncze, co obok rosły. Teraz wezmę się za tą kubkę. Ten to jest po prostu duży, ale
Nie wiem, czy coś tam z niego będzie, ale jest, widać, taki jędrny dosyć. Tutaj rosną jeden na drugim. Popatrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no powiedzmy dziewięć, nie liczę tych takich pypci przy nich, bo i tak z nich nic nie będzie. Czyli mam około 22 prawdziwków, w sumie po pół godzinie chodzenia, po godzinie chodzenia, ale pierwsze pół godziny to absolutnie totalna porażka, także no nie jest źle. Tutaj to co w koszyku. No i słuchajcie, jesteśmy dalej w budkach. Rosną takie oto gromadki młodych prawdziwków. Pięknie to wygląda. Cieszy oko. No i tak w tym miejscu, które przed chwileczką tutaj pokazywałem, było 16. Ale tuż obok pojawiają się kolejne ładne prawdziwki. Ten taki ciemny łebek lubi takie prawdziwki. Ciemne. To taka moja ulubiona enklawa. Ona jest, to jest taka kępka buków, jeszcze niezbyt starych, też już nie młodych, porośnięta taka, takimi wokół jakimiś dąbkami i lasem sosnowym. Tam dalej widzicie na tym prześwicie. Chciałem zrobić taki filmik wchodząc tutaj. W roku znalazłem tutaj dużo prawdziwków, to ale już zauważyłem z daleka, pomijając już tą kępkę, która tutaj jest, prawdziwków i tego tam z tyłu, ale popatrzcie, jaki tutaj stoi wysoki prawdziwek, potężny. Spójrzcie na niego. Jaki on jest duży. Coś pięknego. No i trzeba go wyrwać. Patrzcie, jaki on jest wysoki. Jaki on jest duży. Piękny. Oczywiście są te prawdziwki, które wam przed chwileczką jeszcze pokazywałem. Tu jest w kupie około 6. Tu jeszcze jeden stoi. Grzybobranie w zasadzie już mogę uznać za udane. Mam już przeszło pół koszyka prawdziwków. A to w zasadzie jest półtorej godziny chodzenia. Godzinę chodzenia w sumie po miejscach, gdzie są prawdziwki. Bo musiałem trochę przejść takimi miejscami, gdzie ich nie ma. Lub być powinny, a ich nie było. Także no, grzyby są. Są, nie ma co narzekać. Były gorsze lata. Może nie ma ich więcej jak w zeszłym roku, bo zeszły rok był naprawdę wybitny, ale są i trzeba to docenić. Dzięki tej pogodzie, która nas nie wysuszyła tak w tym roku. We wrześniu trochę deszczu było i pod koniec sierpnia popadało. Także jest dobrze. A ten to jest naprawdę, kurde, wybitny okaz. To samo miejsce i proszę bardzo, kolejne takie okazy potężne. Piękne.
Grzybobranie mogę uznać za udane, bardzo udane. Kosz wypełniony po brzeg prawdziwkami. Więcej nie chciałem zbierać i tam się jeszcze produkować w tych bukach, bo kawałek drogi mam do takiej drogi, żeby mogła żona po mnie przyjechać, bo nie wziąłem dzisiaj samochodu. A samochód, wiadomo, po każdej leśnej nie pojedzie, a po lasach też nie jeżdżę, bo jak jest coś zabronione, to zabronione. Na koniec udało mi się znaleźć ładnych parę kań, czyli absolutna prawidłowość, nie pogniotą się. Jest fajnie. Dzięki, że mnie oglądaliście. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmików. Trzymajcie się i życzę Wam udanego sezonu prawdziwkowego.